Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na jednoodcinkowy strzał z gry Crash Bandicoot The Wrath of Cortex. Ale nie byle jakiej wersji Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, bo jest to beta Crash Bandicoot The Wrath of Cortex z maja 2001 roku, chyba dokładnie z 15 maja, z tego co dobrze pamiętam. No. I dzisiaj sobie zrobimy krótki przegląd tej oto gierki, czyli z jednoodcinkowca, ponieważ no w zasadzie z tego pełnoprawnego let's playa nie zrobimy, dlatego że mamy tutaj tylko 5 poziomów dostępnych. Ale no, ze zmian jakie kurde zauważyłem tutaj, to są takie, że mieliśmy przy okazji inny title screen, co mogliście przed chwilą zauważyć. Jesteśmy w naszym warp roomie, który zupełnie inaczej wygląda, ponieważ nie mamy tutaj pozostałych warp roomów, czyli pozostałych 4 plus tajny, czyli to jest 5. W sumie 6, licząc z tym. I zamiast, powiedzmy, tutaj miejsc, gdzie możemy zapisać, to mamy w zasadzie pustkę. I mamy tutaj wszystkich 4 żywiołaków albo elementali, jak chcemy sobie nazwać. Czyli tak, mamy tutaj Roko, czyli elemental ziemi. Wawa, czyli elemental wody. Pyro, czyli elemental ognia. Czyli to jest ten główny szef elementali w sumie. Lolo, czyli elemental wiatru. No i na samym końcu głowa Cortexa. I tak między innymi miała reprezentować się początkowo gierka, że zamiast tych hologramów, które tam do nas mówiły, że ej, nie dacie rady w sumie, po co w ogóle się staracie i tak dalej, no to mamy tutaj właśnie oto taką wesołą gromadkę, która jest tutaj w taki sposób przedstawiona. Jak fajnie. Dobra. Koniec tutaj gadania o głupotach, czas przejść do poziomów. Mamy tutaj 5 poziomów, które są dostępne w tej becie. Mamy tak. Pierwszy to jest Crash and Burn, czyli poziom z ostatniego warp roomu, czyli tam, gdzie konfrontowaliśmy się z doktorem Neocortex, dokładnie to był poziom 21. Tornado Alley, czyli poziom drugi pierwotnie, tak jak miało być. Enter the Dragon, czyli to był pierwotnie Wizard and Lizards, czyli poziom 4, tutaj z jakiegoś powodu jest na miejscu 3, gdzie pierwotnie był Bamboozled. Tu mamy Banzai Bonsai, czyli 7 poziom w drugim warp roomie i to był poziom Coco. Pierwszy poziom Coco w historii, gdzie Coco była grywalną postacią. Oraz Eskimo Roll, czyli z 4 warp roomu poziom 19, z tego co dobrze pamiętam. I to był właśnie poziom z Atlasferą. Zamknę sobie drzwi. Znaczy okno w zasadzie, Jezu, jakie drzwi. Okej, okay. Kolejna zmiana. Widzicie tutaj tą piękną grafikę, co nie? To teraz zrobię pewną sztuczkę. Jak widzicie, zmieniłem z OpenGL Hardware na OpenGL Software. Dlaczego, pewnie się zapytacie, dlaczego silnik graficzny musiałem zmienić? Anoż dlatego, że w momencie, kiedy nagrywałem to z OpenGL Hardware, to gierka po prostu traciła klatki i wygląda na to, że po prostu ta gra jest za mocna na sam emulator. I co jest zabawne, kiedy grałem sobie w tę gierkę na OpenGL Hardware, w sensie w wersję oryginalną, to nie miałem w ogóle problemem z enkodowaniem i spadkami FPS-ów, natomiast kiedy tutaj próbuję tę betę nagrać, to z jakiegoś dziwnego powodu są spadki FPS-ów. No dobra, niestety, tak najwyżej musi być, najwidoczniej. Dobra, czas przejść do Eskimo Roll. Zaczynamy od końca, od dupy strony w sumie. I można zauważyć już kolejną zmianę, chociażby właśnie ten oto title screen, który teraz widzimy, jak i to, co było niedawno, czyli dosłownie, co ja chciałem powiedzieć, zamiast teleportować się do poziomów, to my po prostu spadamy w dół, tak jak mogliście zauważyć. Czyli po prostu nie było nic tutaj jeszcze zaprogramowane. No i oczywiście w opcjach możemy sobie zrestartować level, to jest jedyna nasza dostępna opcja. I mamy powrót do warp roomu. Bardzo strasznie ubogi, że tak powiem, menu opcji. Bardzo ubogie menu opcji. Kolejną zmianą, jaką zauważyłem, jest to chociażby, że czcionka jakby owoców Wampa oraz żyć jest troszeczkę cieńsza. Jak sami zresztą widzicie, porównajcie sobie to z oryginałem. A i nie ma przy okazji animacji śmierci, kiedy spadamy w dół, w przepaść. Muzyka oczywiście nie uległa zmianie, jest dalej ta sama praktycznie, tak więc wygląda na to, że soundtrack został ładnie dopracowany. Tutaj w zasadzie, no mówię, nie mamy żadnych tutaj barier, które by nas... bo w oryginale, z tego co pamiętam, chyba były tutaj bariery, o ile dobrze pamiętam. Może były, może nie były. Tutaj nie mam pewności, więc jeżeli były, to dam wam oczywiście znać
tekstem, a jeżeli nie były, to tym bardziej wam potwierdzę tekstem, że nie były. Dobra, więc teraz zobaczmy, o co chodzi. I tak, zanim ktokolwiek mi napisze tak, w tym tygodniu może i nie, ale w przyszłym już wleci pierwszy odcinek z Crasha on the Run, bo wczoraj już sobie zagrałem, czyli w środę 24, bo niektórzy mieli już dostępną wczoraj grę i z jakiegoś powodu ja już mogłem sobie wczoraj grać i szykuje się mocny let's play z Crasha on the Run, tyle wam mogę powiedzieć. Ale to tylko tyle, jeżeli chodzi o Crasha, no i ewentualnie Crash Bandicoot 4, bo trzeba go skończyć i tyle w zasadzie. Może jeszcze gdzieś na dniach nagram Twinsanity Beta, bo ponoć też wyciekła Twinsanity Beta ostatnimi czasy. No i zrobię jakby przegląd modyfikacji, bo widziałem, że wam się spodobał troszeczkę content z modami z Crasha, a w sumie jakbym tak dłużej na to spojrzeć, to mógłbym równie dobrze się teraz z tym zająć na kanale, niż takim faktycznym let's playem z Crasha. To byłaby fajna alternatywa. Jeszcze na dniach, kurde, muszę wypuścić materiał o Crashu Bandicoot 99X, bo scenariusz już mam od dawna skończony, tylko kurczę, jeszcze nie jest zmontowany, a dawno już nagrałem ten film. Kurde, no i cały czas spada w dół. Tu w ogóle mamy szkielet jakiś dziwny. Nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, może nie skupiajmy się na zbieraniu tych skrzynek, bo właśnie coś takiego się będzie działo. I okej, co teraz będzie? Giving up? Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! Nie, no to ten game over wcale się nie różni od tego z finalnej wersji w sumie. No, nie różni się, więc nie ma co w ogóle nawet dawać odcinku z game overem. Oj, mamy zarożyć nadal. Czyli gra nie restartuje się do, powiedzmy, standardowych 4 żyć, tylko po prostu utrzymuje te 0 żyć. Z jakiegoś dziwnego powodu. Ale dobra, to jest beta w sumie gry, więc co ja się tutaj doszukuję w sumie. Tak samo jak ja bym, nie wiem, miał się przyczepiać o gry, które faktycznie no nie miały swoich finalnych wersji, tylko zostały gdzieś tam w odmętach niewydanych wersji finalnych. To jest bardzo uciążliwe, że mam to zarożyć, powiem wam szczerze. Dobra. Dla beki zróbmy teraz quit. No i dobra, tam pal gumę, gościu. No i z kolei jak wciśniemy quit, to mamy normalnie znowu 4 życia. Dobra, wracamy do Eskimo Roll i widzimy się w miejscu, gdzie ostatnim razem zezgonowałem. Ale ten szkielet jest dosyć, powiem wam szczerze, że ten interesujący, co tutaj w ogóle leży, tak... Nie żebym się szczepiał czy coś, ale tak po prostu na to zwróciłem uwagę. Dobra, tutaj na spokojnie żeśmy przelecieli. Specjalnie nie zbieram tych wszystkich skrzynek, ponieważ już sprawdzałem, co się będzie działo, kiedy będziemy zbierali wszystkie skrzynki. W zasadzie nic nie dostajemy, tak więc to nie jest gra warta moim zdaniem świeczki, tylko po prostu możemy sobie co jedynie porównać mniej więcej ilość skrzynek z oryginałem, ale z tego co wiem, to z tego co wiem, to chyba niewiele się różni to od oryginału, przynajmniej w poziomie Eskimo Roll, bo w poziomie natomiast Wizard and Lizard, albo tutaj Enter the Dragon, to tam trochę jest mniej skrzynek. Ale to mówię, będę robił wam na bieżąco research i będziecie po prostu mieli teksty, które tam się trochę skumulują do tego, czy aby na pewno to jest prawdziwe. No a jak w sumie z kolejnych takich zmian, które widzimy, to nie ma tutaj tego. Przeciwników nie ma, poza pingwinami. No bo wcześniej pamiętacie, że tutaj był Dingodile, Entropy, Tiny Tiger przecież. A ich nie ma tutaj z jakiegoś powodu. Okej. Nie ma ich, spoko. Nie widzę tutaj żadnego problemu. Dobra, końcówka poziomu tu już jest. Pamiętam to jak doskonale, jak przez mgłę, hehe. A nie, tu mamy jednak kryształ. Okej, czyli kryształy jednak są. Przez chwilę myślałem, że nie ma kryształów. Możliwe, że dlatego, że miałem ten OpenGL Hardware. A przez chwilę myślałem, że kryształów nie ma. Ej, ale fajne ten, zakończenie poziomu. Nawet w sumie lepsze niż te portale w sumie, jakie były w oryginale, tak szczerze.
Ale to w sumie i tak niewiele zmienia, że zdobyliśmy kryształ, skoro i tak te kryształy nam się nie zaliczają, więc w sumie to jest taka, moim zdaniem, gra nie warta świeczki trochę. Dobra, banzai, banzai, następny poziom. Tym bardziej, że w ogóle w tej becie nie mamy rund bonusowych, tak więc twórcy zapomnieli prawdopodobnie zaprogramować, albo jeszcze nie myśleli na temat tych rund bonusowych, w sensie jak one będą wyglądać. Zobaczmy, jak wygląda właśnie poziom banzai, banzai. O, to jest ulubiony poziom chyba każdego. Szczególnie mojej kochanej dziewczyny Justyny, która miała pewne dziwne perypetie z tym poziomem. Zresztą jak wejdziecie sobie na jej kanał, ci co grają w różne gry, to zobaczycie, o co chodzi. O, i trochę za szybko poleciałem. Ale na szczęście tutaj mam życie, więc sobie nadrobiłem. Bardzo fajnie. Mówię, tak jak tak zwracam uwagę, to tylko w sumie na razie ta czcionka się tak zmienia, no i ewentualnie tam niektóre rzeczy z poziomów, ale tak to niektóre z tych poziomów wyglądają prawie identycznie do oryginału. Prawie. No mówię, no są małe zmiany, jak na przykład tamten szkielet, którego nie było w oryginale. Albo ten portal w sumie dziwny, który nas zabierał. W sensie ta platforma. A, i już widzę tutaj kolejny problem, detekcja kolizji trochę leży. W sensie, nie pamiętam jak było w oryginale, ale tutaj jestem pewien, że nie było czegoś, znaczy w oryginale nie było pewnie, zapewne czegoś takiego. A mianowicie chodzi mi dokładnie o to, że po prostu jak postać się zatrzymywała, to ona się faktycznie zatrzymywała, a tutaj to po prostu się tak ślizga. Przez co ona, kurde, wychodzi czasami jedną kratkę za daleko. Przynajmniej ja tak zauważyłem, zwróciłem na to uwagę. Dobra. Tutaj normalnie byłaby platforma z czerwonym klejnotem, ale jako, że tutaj jeszcze nie myśleli odnośnie takich rzeczy, no to nie ma czegoś takiego. W ogóle tutaj nawet cruncha nie ma, więc... Może to faktycznie już teraz jest prawdziwy The Wrath of Cortex, a nie The Wrath of Crunch, jak to było w oryginale. No serio, tam więcej z crunchem żeśmy walczyli. O, i te platformy trochę szybciej spadają, teraz zauważyłem. To jest taka kolejna zmiana. Dosłownie, one tak szybko nie spadały w oryginale. A, tu jest runda bonusowa. Chyba to jest runda bonusowa. No taka dziwna platforma trochę. Zaraz, zobaczmy co tu jest. Ty, normalnie bonus jest. Aha, tylko nie ma muzyki od rundy bonusowej. Okej. Fuck. Najgorzej, kurczę pieczone. Dobra, w sumie i tak nie robimy 100%. W ogóle ta platforma chyba nawet... A nie, jest, dobra. Myślałem przez chwilę, że ona znikła. W sumie to i tak ta runda bonusowa, z tego co widzę, się niewiele różni od oryginału, tak więc możemy lecieć dalej w takim razie. To będzie taki szybki przegląd dosłownie tej gierki, nie? Aj! Mogłem wcisnąć X. Dlaczego tego nie zrobiłem? Czemu tego nie uczyniłem? Aha, i chyba jest problem z tymi skrzynkami pasiastymi, bo one od trójki przecież zaliczały się razy 5, czyli wiecie, trzeba było 5 razy tylko skoczyć i już mogłeś dostać owoc łampa, a tutaj mamy 10 razy z powrotem z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Tak jak mówię, małe niuanse, na te małe niuanse zwracam uwagę, nie? Niektórzy to mogą w ogóle nie widzieć jakby różnicy, ale ja... Wiecie, już długo gram w tę serię, więc ja te różnice widzę, nie? Dobra, więc tutaj mamy to z głowy, lecimy dalej. Dobra, dostaliśmy.
I mamy w końcu checkpoint. Kurde, szkoda, że oberwałem, bo bym wam pokazał kolejną zmianę. Mianowicie, że Aku ten nie jest w ogóle złoty w tej części. W sensie, jak zbierzemy drugiego Aku. I w sumie teraz taka pierdoła, mianowicie taka, że ten kryształ w ogóle jest ciemny, z tego co możemy zobaczyć. Plus nie ma takiej dokładnej animacji tego kryształu. Co mam na myśli? Kiedy zdobywamy kryształ, to są zawsze takie przebłyski, wiecie, takie purpurowe lub różowe. Tutaj tego nie ma, więc to widać, że dokładnie to jest beta, nie? To łatwo można po takich nawet pierdołach zwrócić uwagę, że to jest beta, nie? Dobra, mamy pierwsze dwa poziomy zaliczone, więc teraz zobaczmy, co będzie następne. Enter the Dragon. O, to jest właśnie ten poziom. Zobaczymy, jak on będzie chodził. Powinien normalnie chodzić. Na tym. Na software'ze. Mówię, przepraszam, że będziecie mieli trochę gorszą jakość tej gry, ale no niestety inaczej się nie da. Próbowałem to zrobić normalnie, nawet zmniejszając klatki, ale z jakiegoś powodu dalej to działało jak chcę. Co jest, mówię, śmieszne, bo normalny The Wrath of Cortex normalnie mi chodzi na OpenGL hardware niż software, więc nie wiem, dlaczego tak jest, ale już się z tym pogodziłem, że tak musi najwidoczniej być. Na razie początek poziomu jest taki sam jak zwykle. Przynajmniej ja nie dostrzegam różnicy. O, tutaj lekko spadły FPS, ale już wróciło do normy. No i tu nie ma rundy bonusowej, dobrze pamiętam. Znaczy, w oryginale jest. O! I widzicie? Aku Aku nadal jest ten sam, tylko może troszeczkę jest bardziej zielonkawy. Taki bardziej zielonkawy jest, ale dalej jest jakby tego samego koloru, nie? No ten poziom definitywnie ma problem z klatkami. Ale mówię, ja jakby się nawet nie dziwię, bo mówię, no to jest beta tej gry, no. Nie oczekujmy od bety i takich nawet prototypów, żeby one chodziły, kurde, nie wiem, w 60 lub 120 FPS-ach. No nie oczekujmy tego. Po prostu są to prototypy gier, nie? Które dopiero co później ujrzały swoje światło dzienne lub nigdy nie ujrzały, bo są też na przykład prototypy gier, które nigdy nie ujrzały swojej finalnej wersji. Na przykład Resident Evil i pół. Fajna gierka, szkoda, że niestety nie ujrzała swojego światła dziennego. No i tylko jednej skrzynki żeśmy zapomnieli. Okej. To nawet w ogóle animacji nie ma jak ten, jak Crash tam, nie wiem, spada w dół i powiedzmy już mamy zaliczony poziom, po prostu tak, o. Stoi sobie w miejscu, lewituje. Dobra, teraz Tornado Alley. Poziom, który w sumie ma chyba tylko jedną różnicę, mianowicie to, że ma 14 skrzynek z jakiegoś powodu, bo w oryginale chyba było 13, z tego co dobrze pamiętam. Mogę się mylić oczywiście. No i nie ma komunikatu od Coco. A tak to poziom wygląda w zasadzie tak samo. I chyba te całe tutaj stacje Cortexa się ruszają z jakiegoś powodu, jak się je zaatakuje. Bo one były nieruchome, pamiętam. Dobra, tu już mamy ogarnięte. Dobra, mamy z głowy tu. Teraz szybko nadrabiamy żyćko. No i widzicie, zdobyłem 14 na 14 i w ogóle klejnocika nie zdobyłem z jakiegoś powodu. No i nawet kryształu nie zdobyłem. Okej.
Dziwne. 21 minut na nagraniu. To pewnie tam będzie troszeczkę mniej, bo będę musiał tam wyciąć jednego faila w tym Eskimo Roll. Dobra, no i co? Crash and Burn. Ostatni poziom w sumie. Ten odcinek nawet będzie krótszy, bo ja będę wycinał też te ekrany ładowania, gdzie tam w zasadzie nadal jest loading i wiecie, i tylko tam są takie zbiór wszystkich tam napisów. Pokroju, wiecie, ładowanie skrzynek TNT i tak dalej. Bo to wszystko tak samo wygląda. Dobra, mamy tutaj kraby. Przeciwnicy są tacy sami w sumie. Tam mamy Aku, dobra, to lecimy do niego. Okej, dobra, pyk, pyk. Skrzynki nitro. Jakbym w sumie wbił w jedną z tych skrzynek nitro, to skończyłoby się po prostu w taki sposób, że te dwie obok, które byłyby również wybuchły, ale z jakiegoś powodu one nie wybuchają. Znaczy z jakiegoś... Kurde, czemu ja się doszukuję tutaj drugiego dna? Muszę się ogarnąć z tym, bo ja bardzo często mam z tym problem, że ja w wielu sprawach próbuję doszukać się drugiego dna i to jest trochę minus mój. Ja to tak zauważyłem w sumie. Pamiętaj, Michał, że to jest beta. To nie jest pełnoprawna gra, zapamiętaj to. No i dalej się podtrzymuje to, że ten, że to jest pierwsza runda bonusowa w historii, gdzie w zasadzie Aku Aku się pojawia. Chociaż tak, pierwszy raz się pojawia Aku Aku w rundzie bonusowej, dobrze pamiętam. I to dwa razy, kurde. No, tu z jakiegoś powodu już po pięciu się ten niszczy skrzynka. Nie wiem, dziwna to jest trochę. Okej, już mamy nawet ponad połowę skrzynek zebranych. Nice. Czyli poziom nie będzie długi w sumie. Albo jest tyle skrzynek i tyle. I sobie dalej wymyślaj sam jakieś teorie spiskowe. Oj, tych papug nie lubiłem w ogóle w finalnej wersji. W ogóle ich nie lubię. One są taką typową przeszkadzajką, która doprowadza mnie do szewskiej pasji. Dobra, walić cię krab, krabiszczu. My lecimy dalej, do przodu. I teraz dobre synchro to było. Dobra, uniknięte. 12 żyć mam, kurde, nice. I tu mamy checkpointa. Dobra, szkoda trochę tego Aku Aku, ale trudno się mówi. Ta sekwencja raczej się niewiele zmieniła. No może poza tym, że trochę nie ogarnąłem petardy. Ale tak to się nie zmieniła wcale, a wcale. Dobra, uniknąłem tych, kurde, kamlotów. Na razie to mówię, nie widzę żadnej tutaj takiej różnicy w sumie, na jaką bym mógł jeszcze zwrócić uwagę. Nie ma tutaj nic takiego, kurczę, szkoda trochę. Myślałem, że te poziomy będą, wiecie, jeszcze w taki trochę inny sposób rozbudowane, że tu będą faktycznie rzeczy... A które miały pojawić się w oryginale, ale się nie pojawiły. No może poza tym, że tutaj te są odłamki skały. Bo nie wydaje mi się, że one były w oryginale. A może były? Nie wiem, nie mnie to oceniać. No, przy okazji wypadłem poza... no, wypadłem na dół w sumie, spadłem sobie, kurcze pieczone. To w ogóle słabo, bo nie mamy nawet podwójnego skoku, tak więc no troszeczkę zwiedzanie tutaj tych poziomów jest trochę uciążliwe z tego powodu.
Bo jednak nie wiemy, czy czasem u góry nie było żadnej skrzynki lub jakiegoś sekretu. Ale wątpię w to, żeby był jakiś. Okej. Dobrze jest. Dobrze. No i był w sumie dźwięk, jakby Crash umierał. To jest jedyne, co zauważyłem. A, i tam dalej nie możemy przejść. Okej. Tak więc, podsumowując, reasumując, to by było na tyle, moi drodzy. Przeszliśmy betę Crasha Bandicoot The Wrath of Cortex. Nic szczególnego się tutaj nie zmienia, nie mamy żadnej nowej rzeczy, to była właśnie cała beta. To, co teraz widzicie na jednym filmiku. To nawet w opcjach nie mamy nic, jak sami widzicie, więc możemy co jedynie sobie tam, wiecie, wcisnąć restart level. No ale kto by chciał restartować tego Warp Rooma? Nie oszukujmy się. I wróćmy teraz do hardware, OpenGL Hardware. No i to jest dopiero, kurde, piękna grafika, a nie to, co było przed chwilą takie rozmazane gówno. Lekko mówiąc. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discord, linki są pozostawiane w opisie. A my się widzimy w kolejnych różnych materiałach na tym oto kanale i nie tylko. Ten odcinek prawdopodobnie wleci w sobotę, czyli pojutrze. Ja to nagrywam 25, czyli w dniu premiery Crash on the Run, mimo że już wczoraj można było zagrać, przynajmniej co po niektórzy mogli. I co, zabieram się jeszcze dzisiaj za nagrywanie Crash on the Run. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i cześć.